O, słyszałeś ten kawał? Wojskowy pilot zeznawał przed amerykańskim kongresem pod przysięgą, że widział Anglika robiącego nadgodziny. Wreszcie, po 14 latach zastoju w jednym miejscu, postanowiłem zmienić robotę. Na którymś etapie powiedziałem sobie hola hola, całe życie w fabryce kociego żarcia przecież robił nie będę. Z jakim Polakiem, Litwinem albo Łotyszem, który przyjechał do Wielkiej Brytanii, bym nie rozmawiał. To każdy z nich przyjechał do Wielkiej Brytanii i od razu pobiegł do fabryki produkującej jedzenie. No dobra, może nie do końca jest tak. Na pewno 3 na 4 Polaków poleciało do fabryki z jedzeniem, a jeden poleciał za kierownicę ciężarówki. No ale zgodzisz się, że większość poleciała w jednym kierunku. Fabryka parówek, fabryka ciastek, fabryka mięsa, fabryka gotowców, fabryka pizzy, no zupełnie jakby nie było innej przystani. Normalnie jakby każdy Polak na emigracji od małego marzył, aby po wyjeździe z kraju robić w fabryce z jedzeniem. No a ja? Mi nikt nie będzie mówił, co ja mam robić. No i w lipcu tego roku, po 14 latach pakowania kocich glutów do puszki, spłukałem cały ten interes w kiblu, a następnie przyjąłem się do... też fabryki, ale takiej, która produkuje ekskluzywne kodry i poduszki dla firmy Mark & Spectre. Mark & Spectre, no pełno tego w Wielkiej Brytanii. Dobrze wymawiam. W komentarzach to wy sobie poprawiajcie męską torebkę albo makijaż, a nie język angielski kogoś, kto jest w tym kraju tak długo, że zapomniał już, w którym kraju tak naprawdę się urodził. Dobra, nieważne, bo jak czytam takie komentarze, to ciśnienie podnosi się dla mnie. Od razu powiedzmy sobie szczerze, w poprzedniej robocie nie było mi źle, tylko dość już miałem tego wschodnioeuropejskiego reżimu pracy. Tego takiego wschodniego braku kultury pracy. Każdy zasuwał tak, jakby płacili mu od sztuki, a nie od godziny. Każdy trzaskał więcej, 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 tylko żeby się pokazać. I nie przetłumaczysz takiemu, że nieważne, czy zrobi 3 puszki whiskasa w godzinę, czy 7 puszek whiskasa w godzinę. Fabryka i tak zapłaci mu 10-25 brutto. No ale ten wschodni brak kultury pracy. Zapieprzasz za 3 tylko po to, aby przechodzący obok szef stanął obok ciebie i pokiwał głową. No i ja dość już tego miałem. Język znam, w końcu... w Anglii już 19 rok. Popytałem trochę po ludziach, sprawdziłem ten internet. No i znalazłem fabrykę, w której nie ma Polaków. Sami Brytole, znaczy Anglicy. Ja tu już w ogóle zapomniałem, że takie miejsca w Wielkiej Brytanii są. Przychodzisz rano do pracy, mówią ci morning, idziesz do kantyny, pytają się ciebie you're right. A jak dzwonię na przerwie na kantynie do mojej, to wreszcie nikt wokół nie rozumie, co mówię. No, po 19 latach trafisz na takie miejsce w Wielkiej Brytanii, to... kosmos. Może do każdego, kto napisze w komentarzu, że dzisiaj Wielka Brytania to już zszedła na psy. Zatrudnijcie się w miejscu, w którym pracują sami Anglicy. Mówię wam, ja to czuję, jakbym dopiero nauczył się oddychać. Tylko żeby nie było za kolorowo, parę rzeczy mnie w tej fabryce naprawdę wkurza. Niby atmosfera jest okej, niby wszyscy się do ciebie uśmiechają, nikt wreszcie nie wsadza nosa w nie twoją robotę, ale mimo wszystko momentami czuję, że któregoś dnia kogoś tam niechcący przewrócę. Kilka razy go przewrócę. W dodatku chyba przewrócę go na ziemię. Po kilku tygodniach wyraźnie widzę, że gdyby cała Wielka Brytania pracowała tak, jak oni w tej fabryce poduszek, to ten kraj już po miesiącu pożyczałby pieniądze od Polski. No bo zobacz, ja na przykład pakuję poduszki. Po 2 w jeden karton. Ciągle jestem na okresie próbnym, więc chcę spakować tego maksymalnie dużo. Szef na mnie często patrzy, więc wiadomo, no, chce się pokazać. No i widzę z takim małym wyprzedzeniem, że już niedługo skończą mi się kartony i nie będę miał w co tych poduszek pakować. No więc biorę krótkofalówkę, przekręcam na 4, znaczy na 4, no i mówię, hej Adam, could you give me more boxes, please? Może przetłumaczę, bo ja w Anglii już 19 lat i mi ten język przychodzi naturalnie, ale rozumiem, że nie wszyscy rozumieją, co ja tu właśnie powiedziałem. No więc proszę przez tą krótkofalóweczkę, aby Adam przywiózł mi z magazynu więcej kartonów. No bo dla mnie się kończą. Adam w słuchawce odpowiada mi, you're right, mate. Znaczy, dobrze, przywiozę. Ale go nie ma. Czekam 5 minut, 10, 15. Samym sobie te kartony 6 razy w tym czasie przyniósł z drugiego końca fabryki, gdyby tylko można mi było tam wchodzić. Adama jak nie ma, tak nie ma. Nawet na telefony już nie odpowiada. No i co się później okazuje? Już miał brać z półki w magazynie te moje kartony. Już prawie ich dotykał. Tylko w tym samym momencie dopadła go bezlitosna przerwa na papierosa. Rozumiesz, Adam już prawie sięgał po te kartony, już prawie miał je w ręku. Tylko w tej samej chwili poczuł, że musi zapalić. Zaparkował wózek widłowy na zajeździe, odwiesił hełm na wieszak, założył przeciwdeszczową kurtkę i poszedł sobie na 15-minutową przerwę na fajka. Czaisz, nie? U nich to rzekomo normalne. Fabryka stoi i czeka, bo on jest ważniejszy niż produkt, który tutaj robimy. W ogóle, jak jesteś palącym Anglikiem, to masz w tej fabryce jak w raju. Firma pozwala ci chodzić na fajka do palarni nielimitowaną ilość razy. Jak nie palisz, to tyrasz. Jak palisz, to idziesz na przerwę. Obaj za godzinę pobytu tutaj dostajecie 11,50. No więc ja składam karton, pakuję do niego po 2 poduszki, zaklejam, daję lejbę, naklejkę promocyjną. A Adam w tym czasie kończy sobie 6. szluga. No i w czym on jest lepszy ode mnie? A po pół godziny od mojego telefonu do niego przyjeżdża sobie do mnie wózkiem widłowym, daje mi proszę ja ciebie te kartony i zamiast mnie przeprosić, że czekałem, on pyta, you're right? Trochę na niego tego dnia nakrzyczałem, bo musiałem to z siebie zrzucić. Taki Angol to nigdy nie nauczy się ciężkiej pracy, bo przez całe życie nie musiał kombinować. Wygarnąłem mu, że jak on ma się życia nauczyć, jak od małego wszystko miał na wyciągnięcie ręki. Natomiast ja,
Polak, od małego musiałem kombinować. On jak był mały i chciał sobie pograć w grę po szkole, to szedł do rodziców, wystawiał łapę, a następnie szedł do sklepu i brał z półki oryginał. A ja po nowości musiałem chodzić na warszawski bazar albo giełdę komputerową i płacić pieniądze za pirata. No i pytam się tego Adama, ty wiesz, co to jest piracka wersja gry? On nie wie, on nie rozumie, po co piracić. Przerabiałeś kiedyś konsolę, żeby czytała ci kopię Call of Duty? Stawiałeś kiedyś PlayStation przy otwartym oknie na boku, bo konsola się przegrzewała? Bo tylko w ten sposób czytało płytę CD ze stadionu? No właśnie, to mi tu teraz nie podskakuj. Jak ja mogę pracować z człowiekiem, który całe życie grał na oryginałach? A sponsorem odcinka jest PaySend, serwis, dzięki któremu przesyłanie pieniędzy pomiędzy krajami odbywa się szybko, łatwo i tanio. Jeśli gdzieś tam, na końcu świata, ktoś czeka, aż przyślecie mu parę groszy, to z aplikacją PaySend zrobicie to dosłownie w minutę. Jasne, zawsze istnieją jakieś tam alternatywy. Pieniądze zawsze możecie wziąć pod pachę i osobiście przewieźć je z kraju A do kraju B. Daleko jeszcze? Ta. Można też iść do banku i przelew międzynarodowy na konto babci, cioci, mamy, siostry zlecić pani w okienku, co jest procesem długim, nudnym i kosztownym. Słowo osoby, która na pracy w bankowości zjadła zęby. Korzystając z PaySend dokładnie widzę, ile przelew będzie kosztował i jaką kwotę otrzyma odbiorca. Dodatkowo do każdego profilu założonego na stronie serwisu firma proponuje dwie karty płatnicze. Wirtualną, przeznaczoną do bezpiecznych zakupów online, oraz plastikową, która przyda się w momencie, kiedy fizycznie chcecie zapłacić za towar zakupiony w sklepie. Tak więc jeśli jeszcze nie macie konta założonego w PaySend, ale raz na jakiś czas zdarza wam się przelewać mniejsze lub większe kwoty pomiędzy krajami, to link do aplikacji znajduje się w opisie do filmu. A jeśli podczas rejestracji użyjecie kodu zmywak free, to 3 pierwsze przelewy międzynarodowe wykonacie zupełnie za darmo. W ogóle nie rozumiałem, jak oni w tym do bólu brytyjskim miejscu pojmowali przerwy. Może czegoś nie do końca rozumiałem, może przyniosłem złe zachowanie z poprzedniego miejsca pracy. Ale przerwa to jest po to, abyś zjadł kanapkę, napił się energetyka, przez 10 minut pooglądał Facebooka i wracał do roboty na długo przed tym, jak na kantynie zadzwoni dzwonek. No tak, fabryka produkująca poduszki jest na tyle mała, że ma dzwonki. I oni siedzą na tej kantynie od dzwonka do dzwonka. W mojej poprzedniej fabryce za takie zachowanie mój litewski menadżer już dawno by wszystkich ich powyrzucał z roboty. Państwo sobie siedzą równiutkie 30 minut i ani minutki krócej. Od dzwoneczka do dzwoneczka. Taki podstarzały James zapytał mnie któregoś razu, dlaczego nigdy do końca nie dopijam herbaty, tylko zawsze połowę wylewam do zlewu, a następnie wybiegam szybko na halę i robotę zaczynam na długo przed innymi. No to mu flegmatykowi wyjaśniam. Chcę mieć zrobione tyle, żeby nie było wstydu. Chcę mieć tyle, że kiedy na kantynie zadzwoni dzwonek, to ja będę miał już 30 albo 35 kartonów zrobione do przodu przed innymi. No i James mówił mi, że moje zachowanie jest bez sensu i bardzo denerwuje pozostałych. I będę zdenerwowany jeszcze bardziej, jeśli będę nadal tak na siłę zaczynał wcześniej i wymuszał taki model produkcji. Bo rzekomo to, co ja proponuję, przypomina bardzo obóz pracy, taki, o jakim oni czytali w książkach. Jak można być dumnym z tego, że się 10 minut wcześniej przed innymi zaczęło i zrobiło 3 razy więcej? Widzisz, niby starszy człowiek, ale jakie życie on tak naprawdę przeżył? Co on wie o prawdziwej, wschodnioeuropejskiej pracy na akord? W moim poprzednim miejscu pracy w Wielkiej Brytanii, w fabryce z żarciem, litewski menadżer na takich ślimaków jak James miał super sposób. Aleksandras na środku hali, na której pracowaliśmy, powiesił wielką białą tablicę, a następnie przy tej tablicy położył mały czarny mazak. Jak w szkole, no inaczej się nie da. Na tej hali pracowało nas łącznie 7 osób i każdy przygotowywał jakieś przepisy, które następnie szły do gotowania. Z wielkiego stosu zamówień brałeś kartkę i czytałeś, jakie rzeczy trzeba po kolei z magazynu sobie przynieść. A jak już miałeś wszystko gotowe, to wpisywałeś to w system, zamykałeś całość i voilà, zamówienie skończone. A jak zrobiłeś robotę, to podchodziłeś do wielkiej tablicy, brałeś czarny mazak i pisałeś swoje imię, nazwisko i skończony produkt. I jak on to dawało motywację, to ja nie oddycham. Tak w środku zmiany patrzysz na tablicę, a tam wszędzie twoje imię. Na górze, na środku, na dole. Każdy z nas chciał być na tej tablicy jak najbardziej widoczny. I dlatego w moim starym miejscu pracy każdy na początku rzucał się od razu na zamówienia małe. Takie, które robiło się najszybciej. O, tylko dwie rzeczy. Dobra, szybko do magazynu, szybko do komputera, zawinięte, zgrobione, imię, nazwisko. Dzięki temu, że takie zamówienie robiło się najszybciej, moje imię na tablicy lądowało najczęściej. Jeśli miałem do wyboru zamówienie złożone z wielu komponentów, które składało się do kupy łącznie jakieś 25 minut, albo zamówienie proste, które praktycznie tylko dotykasz i już jest skończone, no to chyba wiadomo, za które się brałem. A o ile więcej mogłem zrobić, jeśli swoje ustawowe 30-minutowe przerwy skracałem do 10? Główka pracuje dla mnie. W mojej poprzedniej fabryce to nie było jak tutaj, praca od 6 do 6. To była stała walka o dobre imię. A dobre imię to takie, które wielokrotnie zapisane jest czarnym mazakiem na białej tablicy. Tylko bez rasistowskich podtekstów tu dla mnie. Chcę tylko powiedzieć, że
Anglik pracujący w jednym miejscu przez 25 lat nie będzie mnie pouczał. Facet, który od 25 lat robi dzień w dzień dokładnie to samo. Rozkłada sobie pudełko, wkłada do niego dwie poduszki rozmiaru king size, zamyka pudełko, nakleja na nim promocyjną naklejkę Mark & Spectre. Poucza mnie, że nie wolno wszystkiego robić za szybko, bo jak dyrekcja zobaczy poprawiające się wyniki, to na bank nastąpią dwie rzeczy. Po pierwsze, dyrektor generalny na pewno zapyta, co stało na przeszkodzie, aby z taką prędkością pracować wcześniej. A po drugie, to mogę być pewny, że dzisiejsze 150% normy to będzie jutrzejsze 80%. No i uczy cię taki James, że tu nie wolno za szybko robić, tu trzeba powoli robić swoje. Tylko troszeczkę ponad tą niepisaną normę, poniżej której ktoś mógłby się do ciebie przyczepić. No i powiem ci tak, jak będziesz brał porady od takiego Anglika, to skończysz tak samo jak on. Szef nigdy cię nie pochwali, robota zawsze będzie rozgrzebana i zawsze będzie nieskończona. I w portfelu też zawsze będziesz miał echo, jak ci wszyscy Brytole. Pamiętaj, Anglik nie kombinuje, bo nigdy nie musiał kombinować. O, zapytałem na przykład Alana, takiego też podstarzałego Brytyjczyka, który też na którymś etapie zaczął dawać mi porady. Zaczął pieprzyć coś na temat etyki pracy zbiorowej. Alan, ty stałeś kiedyś w kolejce do sklepu za czekoladą, mąką, masłem? Oczywiście nie, on nie stał. A brałeś kiedyś ze sklepu coś na kartki, Alan? Nie wiem, na przykład 800 gram mięsa, 250 gram masła, 300 gram wołowiny cielęcej z kością? Nie, on oczywiście nie brał. On tylko raz w życiu widział ludzi stojących w długiej kolejce po produkty pierwszej potrzeby. I było to 3 lata temu. Wszyscy wtedy wstali w maskach, a ze sklepu wynosili głównie papier toaletowy. Spoko ziomeczki, papieru nigdy dosyć. Gdyby nie rok 2020, to Anglik przeszedłby przez całe życie i nigdy nie widział kolejki ludzi do sklepu. W ogóle, skoro mowa o ostatnich 2-3 latach, to ogromny szacunek dla Alana i jego żony. Wszystkie dawki wchłonięte w dniu premiery i do tej pory żadnego zwrotu. Znaczy, zakrzepu. O, i tu też swoją drogą ciekawa różnica pomiędzy Polakami i Anglikami. Podczas kiedy my w Polsce mówimy Niemiec płakał jak sprzedawał, to tu mówimy Anglik nawet nie pytał jak brał. W mojej poprzedniej fabryce, tej z jedzeniem, jak tylko zaczęliśmy dostawać SMS-y z zaproszeniami do przychodni i w ogóle bardzo popularny zrobił się temat igieł, to praktycznie cała wschodnioeuropejska część fabryki od razu powiedziała: my sobie tego gówna wstrzygnąć nie damy. Oficjalnie nie było takiej opcji i koniec tematu. Oczywiście oficjalnie, bo nieoficjalnie to wiadomo. Każdy Polak, Litwin i Łotysz jednak chciał mieć ten certyfikat, żeby na wakacje polecieć sobie do Polski, Łotwy i na Litwę. No i wtedy zaczęło się coś, co Anglikom jest oczywiście totalnie obce. Zaczęło się kombinowanie. Polak Krzysiek u polskiego doktora kupił sobie na przykład lewy certyfikat za 200 funtów. Dwóch arków specjalnie dało się zaradzić, żeby mieć potem oficjalny papier, że samodzielnie przestali kasłać. Natomiast kilka osób, które protestowało najgłośniej, po kryjomu poszło do przychodni i strzeliło sobie przeciwciała. A potem tylko jedna z tych osób poczuła się słabo, oparła się plecami o ścianę w palarni, a następnie przeszła do pozycji leżącej i w tej pozycji znajduje się do dziś. No ale co ci powiem, to ci powiem. Zaczęło się ostre kombinowanie między nami i emigrantami. Dużo krzyków, dużo debat, dużo sprzeciwów, dużo niestety dwulicowości i wypytywania się jedni drugich, czy ci już wzięli. Zupełnie jakby to, że Artur wziął, usprawiedliwiało mnie przed tym, że ja nie wziąłem. No ale nieważne. Ta brytyjska część fabryki z podjęciem decyzji nie miała najmniejszego problemu. Tam każdy szedł na igłowanie za każdym razem, kiedy z przychodni przychodził SMS z zaproszeniem. Szli jeden za drugim. Weź pierwszą dawkę już dziś, weź dokładkę już jutro. Nie czekaj na część trzecią. Wzmocnij się czwórką jeszcze na jesień. Wzmocnij się piątką jeszcze na zimę. Jak im dyktowano, tak wszyscy w jednym szeregu szli do przychodni. A jak się z nich śmieliśmy, że idą jak owce na strzyżenie, to oni zawsze pod nos podtykali nam przykład ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii. Biedak był tak chory, że transmitowały to wszystkie stacje telewizyjne. Rzekomo chora głowa państwa to znak, że zagrożenie jest realne i dlatego każdy powinien robić to, co do niego należy. No i moja obecna fabryka, właśnie choćby przez to, że składa się z samych Brytyjczyków, jest pod tym względem bardzo cicha. Nikt tutaj nawet nie dyskutuje, czy brać, czy nie brać, bo to jest tak oczywiste jak to, czy płcie są dwie, czy tysiąc. Ktoś kiedyś zapytał mnie w komentarzu, a co tam u Glena, Brytolka, który po pierwszej dawce dostał częściowego paraliżu twarzy. Śmieliśmy się wówczas, że druga porcja sparaliżuje mu pozostałe 50% i w ten sposób Glen odzyska symetrię. Ale czy tak się stało, to nie wiem, bo do końca nie wiem, co dzieje się dzisiaj z samym Glenem. Wiem tylko, że po drugiej dawce miał wyraźny zakaz od lekarza, aby przez najbliższe 48 godzin nie prowadzić pojazdów mechanicznych. Natomiast Glen tego samego dnia na jakiejś domówce u znajomego wziął jakieś podejrzane uszczęśliwiacze, a następnie wracając do domu samochodem potrącił śmiertelnie pieszego. Nie wiem, może odwiedzę kiedyś Glena w zakładzie w Lincoln i zapytam, jak tam mu się żyje po drugiej dawce. Oby lepiej niż gościowi, który przechodził tej nocy na zielonym. Powiem ci, że Anglik to prosty człowiek. Tak prosty, że dla mnie osobiście zbyt nudny i zbyt przewidywalny. Przez 30, 40, 50 lat nie kombinował, bo nie musiał,
to i przez kolejne 30-40 nie będzie kombinował. Wszystko tutaj na wyspach dają im na talerzu. Socjal, dodatki, darmowe leki, darmowe okulary dla ludzi do 16 roku życia, a jednocześnie nikt nie wymaga od tych ludzi żadnego tempa, jakości, niczego. Mówię raz do Jamesa, chodź pomożesz mi przenieść te dwie palety pod ścianę, co? To tylko 10 metrów, spokojnie we dwóch damy radę. Popchniemy to wszystko pod ścianę i zrobimy sobie tym samym dużo miejsca na nowe zamówienia. James chyba przestraszył się w momencie, kiedy powiedziałem, że dzięki temu robota będzie nam szybciej szła. No i powiedział mi, że absolutnie nie ma takiej możliwości, bo taka paleta ze zrobionymi zamówieniami to waży dobre 70 kg, a nam zgodnie z bezpieczeństwem i higieną pracy nie wolno podnosić więcej niż 25. Najlepiej zadzwońmy po Adama, Adam przyjedzie widlakiem i przesunie nam te palety dokładnie tam, gdzie chcemy. No właśnie, cała brytyjska fabryka, najlepiej usiądźmy i zaczekajmy. Najlepiej odpocznijmy, po co robić więcej, najlepiej idźmy na przerwę. Wkurza mnie, kiedy James wali do mnie tekstami, relax mate, no oni tak mówią do każdej osoby, która próbuje coś robić za szybko. Relax mate, no może dodam, że to oznacza spokojnie, usiądź, zrelaksuj się. Chyba będę musiał na tym kanale któregoś dnia nagrać jakiś słownik polsko-angielski. Ja domyślam się, że po tylu latach za granicą mój poziom języka angielskiego może być dla niektórych odrobinę za daleko. No ale wracając do tego leniwego Anglika, próbowałem mojego kolegę w pracy trochę zmotywować. Mówię, śmiało James, chociaż spróbujmy tą paletę podnieść. Jak będzie nam za ciężko, to od razu odstawimy, no nic się nie stanie. Co ty, 35 kilo nie podniesiesz? To jak ty przynosisz śniadanie żonie do łóżka? No i skończyło się to upomnieniem dla mnie. Okazało się, że James miał papier od doktora, że podobnie jak 85% całego zakładu pracy, ma chore plecy i całkowity zakaz dźwigania czegokolwiek. Co drugi, dorosły brytyjski mężczyzna posiada papier na coś, co zdiagnozować można tylko pytając pacjenta, czy go boli, czy nie. Na przerwie pokazywałem innemu Anglikowi, Michaelowi, jak Brytyjczycy położyli mi na domu nowy dach. Ale nie, że się chwaliłem, że ten dach jest jakiś super. Żaliłem się tylko, że Brytyjczycy budują te dachy strasznie do zobaczenia przyjacielu. Popatrz, jak to jest zrobione. Przecież w razie ulewy z tego dachu woda nie ma jak schodzić. Przecież to mi za 5, góra 6 lat bezlitośnie zgnije. Przecież to nijak ma się do tego, jak swoje dachy budują Europejczycy. Powiedz mi, Michael, dlaczego Anglicy wszystko robią do widzenia przyjacielu. No i w odpowiedzi dowiedziałem się, że my Europejczycy wszystko strasznie przeinżynierowujemy. Wszystko w tej Europie strasznie przekombinowujemy. Michael liznął w życiu trochę budowlanki, w Londynie pracował z polskimi chłopakami na budowie i mówi, że nam nigdy nie wystarczyło, że coś się po prostu zbudowało i robota jest skończona. My to jak zaczniemy dłubać, szukać pionów, ustawiać kąty, nasza robota nigdy nie ma końca. Dla Anglika ściana budynku ma po prostu stać, a dla Polaka to ona nie ma po prostu stać. Ona ma stać! Michael opowiadał mi, że widział niejednego Polaka, który zwolnił się z pracy, bo odmówił instalowania drzwi na krzywej ścianie. No i w czym problem? Ściany są krzywe, to są krzywe, no nie my je budowaliśmy. Michael i chłopaki robili w wykończeniówce i instalatorce. Pracujesz na tym, co masz. Instalujesz, przytulasz godzinówkę, wychodzisz z pracy. Po co zaraz się zwalniać? No i powiem ci, że jak tylko się zatrudniłem w tej fabryce poduszek, to całe to miejsce tak funkcjonowało. Podczas mycia stanowiska na przykład Anglik oblał się wodą. No i zamiast iść do toalety i się osuszyć, albo nie wiem, jechać do domu na godzinę i założyć nowe spodnie, ten wziął do końca dnia wolne, bo mocno to przeżył. Inny Anglik nie mógł patrzeć, jak rzekomo robi sobie krzywdę w pojedynkę, przesuwając paletę z zamówieniami, więc na mnie doniósł. No i dowiedziałem się na dyscyplinarce, że gdyby wszyscy w tym miejscu pracowali tak jak ja, to mielibyśmy nieporównywalnie więcej wypadków. Odgryzłem się tylko, że gdyby wszyscy pracowali tak jak ja, to Adam nie miałby gdzie jeździć wózkiem widłowym. Inny Anglik cieszył się, bo powiększali nam kantynę i pojawił się wreszcie automat z herbatą z mlekiem. A inny z kolei chwalił się, że kupił sobie samochód na firmę i obkleił go foliami za 2,5 tysiąca funtów. Temat samochodów akurat lubię, dlatego zapytałem go, dlaczego inwestuje swoje pieniądze w samochód, który firma zgodnie z umową za 3 lata mu zabierze. No ale tu dowiedziałem się czegoś mega praktycznego. Człowiek Tomasz to potrzebuje w życiu trochę przyjemności. No ale Gordon obraził się, kiedy próbowałem wyjaśnić mu, że kupno samochodu na firmę w zamian za rezygnację z części wynagrodzenia to jest jedna z najdroższych form wypożyczenia samochodu. No ale nieważne, no zapomnij. Mimo że Anglicy muszą się jeszcze naprawdę bardzo dużo nauczyć od Polaków, to myślę, że na naszej fabryce zaświeciło wreszcie światełko nadziei. Na stanowisku szefa regionalnego po raz pierwszy od zawsze zatrudniono wreszcie Polaka, Mariusza. Wiem, że to mało profesjonalne, ale kiedy przeczytałem jego nazwisko i ogarnąłem, że to Polak, to postanowiłem od razu dodać go do znajomych na Facebooku. A zanim Mariusz w ogóle zaakceptował moje zaproszenie, to na Messengerze postanowiłem wysłać mu wiadomość, czy chciałby porozmawiać o istotnych zmianach w tym miejscu pracy, które poprawiłyby wydajność. No i muszę przyznać, że chyba się Mariuszowi spodobałem. Na kantynie zniknął dzwonek, Anglicy skrócili swoje przerwy z 30 minut do 15. Zauważyłem od jakiegoś czasu, że szybciej kończą przerwy, że palarnia częściej stoi pusta. Kiedyś na przykład pracę zaczynaliśmy o 6 rano i o 6.20 już nad palarnią unosił się gęsty dym. A teraz? Teraz to najwcześniej o 10:00 jakaś tam pojedyncza osoba zaciąga się papieroskiem i nieufnie rozgląda się za siebie. Niektórzy, co z dumą muszę przyznać, w ogóle przestali chodzić na przerwy. Ostatnio nawet widziałem, jak trzech Anglików
pcha pod ścianę paletę ze skończonym zamówieniem. No co, no jednak można. A to, z czego najbardziej jestem dumny, to fakt, że na hali produkcyjnej pojawiła się biała tablica i czarny mazak. Teraz i tutaj, na fabryce poduszek, zapisujemy kto ile spakował. Przyznam, że fajnie się obserwuje, jak twoje pomysły, luźno rzucone na Facebooku, płynnie wchodzą w skostniałą brytyjską fabrykę. No i przyznam, że mam niezłego motywacyjnego kopa, kiedy widzę, że znowu moje imię jest tu i tam i tu. Czy dostałem podwyżkę? Nie, jeszcze nie. Mariusz powiedział, że planuje tam jakieś wyższe stanowisko i że mam spore szanse. W ogóle z Mariusza to okazał się równy gość, taki polski. Ostatnio jak kadry odrzuciły mi aplikację o podwyżkę, to Mariusz, żeby poprawić mi humor, opowiedział mi kawał. Głowa do góry, Tomuś, wiesz jak dowalić nielubianej rodzinie i znajomym w Polsce? Zagłosować na PiS i wyjechać z kraju. Hej patroni! Jestem w Polsce i ładuję baterie. W mieście, w którym wylądowałem, nadal są kioski. W tych kioskach nadal siedzi pani i sprzedaje gazety, papierosy, bilety autobusowe. Niesamowite! Ciężko mi wytłumaczyć dziecku, co to jest kioski i gdzie w ciągu dnia załatwia się pani, która tam pracuje. Nawet nie próbuję. A patronami, którzy w tym miesiącu wyłożyli najwięcej grosza na ten koszmarny kanał, okazali się Łukasz N. Karol, Roof Don't Write LTD, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Grzegorz Włodarczyk, Paweł Gruca, Marcin Kapak Kartony i Janusz Pazgan. A specjalnie i tylko dla was zagadka dnia. Dumna, lewoskrętna postać oraz listek razem spadają z drzewa. Które z nich pierwsze dotknie ziemi? Odpowiedź to oczywiście listek. To drugie w większości przypadków przed upadkiem zatrzyma pętla. Do następnego!